W ciągu ostatnich 30 dni WIG20 spadł o 16%, indeks Standard & Poor's 500 tylko 11%, przy czym były to spadki z historycznie rekordowych poziomów. Co możemy inwestować, czego możemy się spodziewać na giełdach, bo ostatni kwartał był po prostu koszmarem. I o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Bez dwóch zdań możemy obserwować ogromne przetasowania na globalnym rynku akcji, które w zasadzie dotyczą wszystkich rynków. No i sytuacja ta jest o tyle ciekawa, że historycznie takie duże okresy dużych przecen były dobrym momentem do tego, żeby zwiększać swoją alokację w kierunku akcji. No my sobie mówiliśmy wielokrotnie, że globalne rynki są bardzo drogie, że ta hossa nie może trwać w ten sposób w nieskończoność, że jest dużo nierównowag, no więc właśnie teraz one są korygowane. W pewnym momencie te spadki w przypadku S&P czy Europy Zachodniej wynosiły sporo powyżej 30%. Teraz te notowania trochę odbiły, ale cały czas są dużo poniżej szczytów. No i w związku z tym niewątpliwie w takim trochę szerszym kontekście mamy do czynienia z sytuacją, która powinna być ciekawa dla wielu inwestorów, szczególnie takich z trochę dłuższym horyzontem, którzy czekali na ten moment. No i teraz pytanie oczywiście pojawia się, jakby jak to rozegrać, tak? Jakby na wstępie warto zaznaczyć, że tutaj nie ma jakby złotej ścieżki, nie możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że tak, istnieje jeden konkretny poziom, czy jedna konkretna spółka, czy kilka konkretnych spółek na konkretnym poziomie, które sobie kupimy i to będzie idealny moment. Ja ogólnie uważam, że nie jest dobrze sobie starać się podjąć tą decyzję tak zero-jedynkowo, czyli wyjść z założenia, jak coś się wydarzy albo jak osiągniemy jakiś poziom, no to wtedy inwestuję wszystkie swoje pieniądze jednego dnia w dane aktywo. To jest raczej, oczywiście to się może udać jakimś cudem, ale to jest raczej dość ryzykowna strategia, a po drugie w momencie, kiedy najprawdopodobniej się w jakimś tam sposób pomylimy, no bo ciężko to optimum znaleźć, no to też obciąża nas to, można powiedzieć, tak trochę od strony psychicznej i może sprawiać, że później kolejne decyzje będą nie do końca racjonalne. Więc po pierwsze, jeśli chodzi o timing, to wydaje mi się, że warto to rozłożyć w czasie i szczególnie patrzeć sobie, jak historycznie zachowywały się rynki w czasach bessy, zaczynając powiedzmy sobie alokację przy pewnych poziomach, które już chyba mamy. Wydaje mi się, że jeśli ktoś nie ma ekspozycji na rynek akcyjny, a jest zainteresowany, żeby właśnie tak ten okres wykorzystać, to nawet te poziomy, które mamy dzisiaj, są dobre do tego, żeby trochę już zacząć inwestować, ale patrząc na to, co historycznie pokazywały bessy na przykład w Stanach Zjednoczonych, to często te spadki wynosiły, zasięg tych spadków wynosił między 40 a 50%. Teraz jeszcze tam nie jesteśmy, więc niewykluczone, że rynek jeszcze będzie spadał przez jakiś czas, szczególnie, że o ile te spadki były bardzo, bardzo dynamiczne, to w czasie nigdy tak krótkiej bessy nie było. Zwykle to były jakieś tam etapy, wśród których przychodziły okresy częściowych odbić. Także mając tą wiedzę, można sobie przygotować tutaj jakiś plan działania na zasadzie zacznę trochę teraz kupować, a w momencie, kiedy te spadki będą osiągać mniej więcej rozmiary tych historycznych przecen, no to wtedy jakby uzupełnię ten portfel w większym zakresie. No i teraz druga kwestia tego, jakie rynki rozważać. No tutaj wydaje się, że trzeba po pierwsze zadać sobie pytanie, czy ja mam dostęp w ogóle do jakiejś szerszej palety, no bo wielu inwestorów może mieć dostęp do akcji notowanych na GPW, gdzie mamy też kilka funduszy typu ETF, które są moim zdaniem bardzo fajną opcją dla nowych inwestorów, nie tylko dla nowych, ale szczególnie dla nowych inwestorów, którzy boją się wybrać kilka spółek, bo po prostu boją się, że się pomylą. Fundusze ETF niejako pakują, to są takie pudełeczka z akcjami, jak to często nazywam, no i przy małych kwotach już dają nam możliwości dywersyfikacji tych naszych inwestycji, więc
patrząc na rynek polski, no to już na GPW mamy kilka takich ETF-ów i to może być na pewno ciekawy punkt startowy, ale warto też rozważyć włączenie do tego rynków zagranicznych, no bo mamy takie historie jak dużą niepewność co do dalszych zmian w polskim systemie emerytalnym. Przypomnijmy sobie, byliśmy w ich trakcie, jesteśmy w ich trakcie i teraz jest duży znak zapytania, jak to wszystko się rozegra, a jest to czynnik, który jednak ciążył notowaniom GPW no, w ostatnich latach. No i też różne firmy będą wychodzić z tego kryzysu, więc wydaje się znowu, że warto też mieć w tym portfelu spółki niemieckie, spółki amerykańskie, choćby właśnie w postaci takich ETF-ów, które pozwolą temu naszemu portfelowi zachować się dobrze, no, w miarę niezależnie od tego, jaka będzie skala wyjścia z tego kryzysu na poszczególnych rynkach. Wiadomo, że jeden rynek poradzi sobie lepiej, drugi poradzi sobie gorzej, natomiast taka dywersyfikacja pomiędzy rynkami też dla większości inwestorów, szczególnie tych dopiero zaczynających przygodę na giełdzie, ma jak największy sens. Czyli nie ma pan jednoznacznie negatywnego nastawienia do warszawskiej giełdy i nie traktuje ją pan jako giełdę podwyższonego ryzyka. Nie należy się bać tej giełdy. Czy rynku w ogóle nie należy się bać? Trzeba podejść do tego z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednim planem. Warto sobie taki plan na starcie przygotować, ustalić, co ja chcę zrobić, wybrać te produkty, które mnie interesują, czy to będą poszczególne akcje, czy właśnie te ETF-y, o których wspomniałem, i w jakich sytuacjach będę chciał inwestować i później się już po prostu tego trzymać, tak, szczególnie jeśli ktoś inwestuje w dłuższym horyzoncie, choćby kilku lat, a już szczególnie z myślą o nim, o emeryturze, to powinien unikać jakichś takich pochopnych decyzji, czy częstych zmian, bo one zazwyczaj źle się kończą. Co do GPW, oczywiście mamy swoje ryzyka, tak? Jakby tak jak powiedziałem, choćby związane z tymi zmianami emerytalnymi, i nie ma tutaj gwarancji, że obecnie spore niedowartościowanie GPW, nawet patrząc na dynamikę wyników spółek z GPW, to niedowartościowanie jest częściowo uzasadnione, ale nawet biorąc pod uwagę duże dyskonto, jakie dają dzisiejsze notowania względem choćby historycznych, jakichś średnich, no to może się okazać, że GPW też będzie wolniej wychodzić, też będzie wolniej odrabiać straty niż zagraniczne rynki. Nie mamy takiej gwarancji, że to, że u nas jest dzisiaj większe dyskonto, to na pewno szybciej odrobimy te straty. Chcielibyśmy w to wierzyć, ale jakby rozsądniejszym będzie po prostu zdywersyfikowanie tych naszych inwestycji po to, żeby ten portfel zachowywał się nieźle, nawet w przypadku, gdy te lokalne czynniki u nas dalej będą notowaniom ciążyć. O koszmarnym kwartale na giełdach i o tym, co dalej przed nami, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.